No, witamy was w postsezonowym kurna podsumowaniu. Graliśmy w Syndicate dla waszej uciechy, a naszego bólu wielkiego i cierpienia. Także zamierzamy wam powiedzieć, cośmy tutaj generalnie, czego się dowiedzieliśmy o sobie. Ja mam pomysł, pokażę jak ja teraz wyglądam w tym momencie. O, uwaga, uwaga. O, no, no. O, ja, mam nadzieję, że trafiłem. O, jak ten miły pan. O. O. Okay. Nie widzę tego wprawdzie, bo nie używamy Skype'a, ani Hangoutów, ani nic. Ale sobie potem zobaczycie. Ale sobie potem zobaczymy. Tak, dokładnie. Wychodzi na to, że się faktycznie, wiesz, profesjonalizm, wiesz, w każdym celu. 100%. My się nie widzimy, jak się tak nie jest. Także my się tylko słyszymy. Tak, słyszymy się tylko dokładnie. Ale to nie zawsze. Ale to wystarczy. To dodaje trochę suspensu. No tak, dokładnie, żeby nawiązać telepatyczną więź. No, więc tak jest. Ale nie. Zauważyłem swoje konto na Facebooku. O nie, co? Nie. O nie. Moja prywatność w internecie została w tym momencie zachwiana. Zachwiana została w momencie, kiedy założyłeś sobie. No dobra, spróbuję to ocenzurować. Nic nie opisuję. Nic nie trzeba ocenzurować, wszystko przewidziałem. A dobra. No to. Panowie, przydałoby się jakieś zgrabne podsumowanie tego generalnie, jako podsumowanie całej serii i tak dalej, tam wiesz, wielki finał i tak dalej, był wielki finał z wybuchem, ale tak, to jest. Grande finale było? Było. Grande finale, tak. Było. Generalnie grande finale wyglądało w taki sposób, że zjebałem audio w ostatnich 3 odcinkach i podkładałem muzykę, nie? Tak, ale generalnie właśnie... Wyszło na plusy. Ale wyszło na plus właśnie. Wszyscy, którzy to oglądali, mówili, że dlaczego nie wpadliśmy na to szybciej po prostu wcześniej, żeby muzykę pomontować, nie? I serio, trzeba będzie muzykę jakoś tam domontować później. No to się wymyśli. Ja już gadałem, że właśnie fajne by było, jakby tylko było jeszcze te strzały słychać, to całkiem byłaby bajka. Tak, no to w ogóle by było, to było w ogóle genialne wtedy, nie? Tak możesz pomyśleć o tym, nie? No to... Do następnej serii coś domyślić. No ale dobra. Ignus, powiedz mi, drogi kolego, co myślisz o naszej grze i o Syndicate ogólnie? Wiesz co, jeżeli na samym początku generalnie... tak naprawdę to chyba był mój pomysł, ja chyba Lecha tam ci czytałem. Tak, to prawda. Z Lechą chcieliśmy grać w tą grę. Generalnie pamiętam, że na jakiejś promocji w jakimś MediaMarkcie kupiłem właśnie, o, poszedł, tak, demonstruję egzemplarz. Kupiłem właśnie w jakiejś te promocji właśnie i generalnie z Lechem mieliśmy grać i Lechu tam się ciągle mnie dopytywał, kiedy w to gramy i właśnie stąd myślałem, że we dwóch tak bez sensu, więc ktoś jeszcze kupił, więc w tamtym czasie właśnie zacząłem nagrywać odcinki na YouTubie, przypominam oglądającym. No właśnie tak, nie? No właśnie tak jakoś. Bo żeśmy z Ignusem parę razy w Battlefielda grali, tam był nieśmiertelny Syndicate, trzeba cały czas przypominać, że powinniśmy tak, zagrać. Tak, właśnie to faktycznie mi ten nieśmiertelnik zawsze mi przypominał to, że mieliśmy zagrać w końcu. Mm. Tak, no, tak było właśnie. Tak, to właśnie było. Tak to właśnie było. Tak, no i na początku wydawało mi się, że ta gra nie jest aż taka zła, jak jej reputacja jest i tak dalej. Lechu mi mówił, że single był całkiem okej, okay, tak, chociaż ja w single grałem pół godziny całej i tam powiedzmy, że potem pojechałem na urlop na 2 tygodnie i... Tyle było z mojego grania tak naprawdę w tego singla, bo już zdążyłem zapomnieć przez 2 tygodnie o tym. No ja powiem, że single naprawdę zrobił na mnie pozytywne wrażenie i przy wyższej pojemności muszę pochwalić AI, który w tej grze jest. No naprawdę. No ale tak poza tym to właśnie, szczerze powiedziawszy, moja akcja jest taka, że im bardziej graliśmy, tym bardziej to przypominało po prostu Beating a Dead Horse po prostu, nie? To jest coraz bardziej po prostu, nie wiem, te misje widać było, żeby były pisane na kolanie w koopie. Prawda. Były pisane na kolanie, po prostu mechanicznie ta gra jest trochę, jest float, jakby nie patrzeć w tym momencie. Kłócanie, wiesz, chowanie się za zasłonami nie daje nic, bo i tak cię trafiają. Przeciwnicy są na normalu nawet, na normalu widzieliście, jak ginęliśmy często i to nie jest kwestia tego, że tak strasznie namiliśmy cały czas, tylko to, że... Namiliśmy to jest swoją drogą, ale generalnie kwestia jest taka, że po prostu ci przeciwnicy byli za cholerę chuj celni po prostu, nie? Zbyt celni po prostu byli. To fakt. Jak na normala. No i ale właśnie zabawne było to, że Lechu dopiero pod sam koniec tak naprawdę ten, jak obejrzeliśmy przedostatni odcinek, to wtedy dopiero zobaczyliśmy, o co chodziło ci wtedy z tym, z rysowaniem, że wystarczy, że wejdziesz w pole, gdzie ktoś rysuje i możesz biegać dookoła i dalej go rysować, nie? No bo tak, że się zastanawiam pewnie z Ignus, o co chodziło, no przecież mogłem tak się jak dookoła, tylko że o to chodziło, że dookoła można było pomyśleć sobie dalej. No właśnie, tak, właśnie wiesz, że my dopiero na tym filmie to zobaczyliśmy, że to faktycznie można, czyli generalnie geniusze z nas po prostu, jesteśmy całą grę po prostu i dopiero na sam koniec zwyczailiśmy, o co chodziło, tak naprawdę, jak można było grać. A wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim, jakby strzelali tutorialami, to by każdy narzekał, że tutorial ale są w całej grze. No właśnie, także... No, to jest to właśnie, nie? Więc... Tak źle i tak niedobrze. No dobra, to wasze przemyślenia wtedy, nie? No dobra, to...
moja relacja z Syndicate'em była dość skomplikowana, bo ja miałem niefart najarać się zajebiście na niego. Bo tak, ja jestem, prawda, może nie wyglądam, ale jestem graczem starszej daty, prawda, bo ja Ja jestem starszy od ciebie o 3 lata, ale w rzeczywistości, ja dopiero swojego pierwszego PC-a miałem w 97 roku, więc generalnie 38, więc Syndicate oryginalne mnie ominęły kompletnie. Mimo, że w Escape'ie widziałem, Syndicate Wars, jedyny mój kontakt to był taki, że w Escape'ie na Polonii jeden widziałem footage. Tak, i to jest mój jedyny kontakt z Syndicate Wars tak naprawdę do tej pory. No oba grałem, no i Syndicate Wars był chujowy, ale Syndicate oryginalny był cycuś po prostu. To było połączenie po prostu real-time akcji widzianej z góry z taktyczną rozgrywką. I uważałem, że to się da bardzo ładnie przenieść w świat FPP. Bo to jest kwestia tylko zmiany perspektywy i nie trzeba za bardzo nawet rozgrywki zmieniać. I najarałem się zajebiście, zwłaszcza, że robiło to jedno z moich bardziej lubianych studiów, które bardziej lubię, że tak powiem... Za Lidika pewnie, tak? Tak. Bardziej je lubię za to, kto tam pracuje, niż za to, co zrobili, że tak powiem. W porządku, jak najbardziej. No, bo tam pracują ludzie, prawda, z demosceny i tak dalej. Także z Starbreeze Studios zawsze pilnuję, co oni tam wyczyniają, bo oni przynajmniej graficznie zawsze coś robią fajnego. No i cóż... Odpaliłem singla, przywitał mnie ekran, pamiętam swoją pierwszą reakcję, że intro tam, zresztą pokażę wam, nagram specjalnie dla was intro. Intro wygląda w taki sposób, że siedzisz przywiązany do krzesła i facet cię jebie w ryj. Było coś takiego, no. I śmiałem się, że po prostu jebnięciem w ryj wystartowali ci interfejs, nie? No, było. Także... Mój początek z grą singla, 10 minut całe na tym zużyłem i kurde, potem zapomniałem. A potem właśnie zgłosili się do mnie Ignus z Lechem, że może byśmy ponagrywali. Ja bardzo chętnie, wtedy jeszcze zaczynałem. Trochę tremy było ze strony wszystkich z nas zresztą, ale zgłosili się właśnie, no i pierwszy odcinek... Zerowy, ja? Chciałeś powiedzieć. No, zerowy. Właśnie. Ten nasz tak, in-joke tak, długi. Tak, no. Właśnie. Pierwszy odcinek, co jeszcze zjebałem, bo miałem gamepada podłączonego i... Tak, no. Tak gram i... What the fuck? W dużym skrócie. Ja nie orientowałem się w ogóle, co się w tej grze dzieje. Nie widziałem w ogóle, co się dzieje. Na livestreamie zresztą widzieliście, jak ja gram w Battlefielda 3, nie? No, więc Battlefield... Jak my wszyscy gramy w Battlefielda 3, no, bo wszyscy tam byliśmy. Bo ja tam nic nie widzę, po prostu. I w Syndicate miałem to samo. Po prostu. Ja tam nic nie widzę, nie orientuję się i no... Co-op jest źle zrobiony pod tym względem. Nie jest dość wyraźny jak dla mnie. Także ja się męczyłem strasznie z co-opem na Syndicate. Było tam sporo wesołych chwil, w dużej mierze w związku z współgraczami, bo bardzo przyjemnie się grało z nimi. Zawsze wiesz, te towarzyskie motywy zawsze takie dziewczą na jedno, nie? Miło wspominam motyw z bodajże drugiego czy pierwszego odcinka moją numeracją, jak postrzeliłem snajperką w ryja bodajże Lecha, bo mi wlazł pod kamerę. Tak, było, coś takiego było. No. Także... No. O ile sama gra to jest jak wbijanie sobie w penisa gwoździ zardzewiałych, o tyle z towarzystwem zawsze gra się lepiej. I towarzystwo to jest w zasadzie jedyne, co mnie trzymało przy tej grze cały ten czas. Ja szczerze powiedziawszy, to generalnie trochę przesadziłeś z tym, bo tego nie było aż tak dreadful, jak mówisz. Generalnie ona była niedorobiona, miała swoje wady, ale mimo wszystko... Nie, ona miała potencjał. No, miała potencjał, tylko że to było ewidentnie robione w pośpiechu i to było widać. Tak, widać na kolanie strasznie robili tego. Naprawdę strasznie widać, że na kolanie to robili. O ile single mógł być rzeczywiście dobry, nie wiem, nie wypowiem się, bo widziałem całe 10 minut, jak prawda walili mnie tutaj, ale... No. Koop był naprawdę robiony w pośpiechu i to było widać. No ale wiesz co, generalnie jeszcze była jedna rozowa akcja z Lemonem, który mi następnego dnia opowiadał właśnie o tym, że się lepiej bawił przy zmywaniu naczyń po prostu przez Syndicate. Także wiecie, nie?
Oj, taka. Ale za każdym razem, jak go się potem pytałem właśnie, czy gra z nami w Cindy, to mówi, że chyba sobie daruje, nie? Wiesz, z Lemonem to... Lemon mi tak miał przerypane, bo my już byliśmy względnie ogarnięci w momencie, kiedy on dołączył, także on został rzucony w ten kompletny chaos, a myśmy go jeszcze poganiali! Tak, poganialiśmy go, pamiętam. No i właśnie biedny po prostu Grzegorz tam tak jest. Nie wiedział, co się dzieje, nie? No, ale było zabawnie wtedy. A ja mówię, ja się nie zgodzę, a czyli chaos to... Ja się nie zgodzę, to jest... Ale naprawdę trzeba to tam w szerszym konspekcie wziąć wszystko. Tyle mogę powiedzieć. W sensie? No ale to co już mam ciąć? Już koniec? Nie było w porządku. Tory były złe. Nie, żartuję. A to wszystko, nie wiem, mi się dosyć przyjemnie grało, zwłaszcza, że jeżeli już w pewnym momencie trochę większy ogar był, no to jakoś tam na sensownie nam wychodziło, więc tam... No, sensownie wychodziło, no ale z drugiej strony, wiesz, no. A twoje narzekanie, że z tego, jak stałeś za osłoną, ciebie trafiali, no panie, jak ty stoisz za osłoną, a wychylasz sobie broń, no to jak hitboxy by musiały być, Nie wychylam broni, tylko po prostu jestem za zasłoną, po prostu kłócam i w tym momencie tak mnie trafiają, no to wiesz, no to... Nie wychylałem się nawet, kompletnie nie wychylałem się. Więc generalnie to jest, cover-based shooting, który nie działa w ogóle, no to cover-based shooting w FPS-ie, no to w ogóle nie ma racji działania. Nie wiem, ja się tam tego nie do końca tym zgodzę, ale... No. Ale no... No ale, myślę, ale. Tak ma być. No to... Jak wrażenia po sezonie, Lechu? No w porządku niby, chociaż trochę tego było w pewnym momencie, parę kombinacji trzeba było zrobić. Tak, było takie parę problemów. Tak, aha, właśnie, do oglądających informacja. W sumie z utraconych odcinków mieliśmy więcej niż właściwych, także... No, policzyłem autentycznie. Utracony odcinek, jaki był pierwszy utracony odcinek? Najwcześniejszy to był bodajże drugi odcinek, kiedy też mi się audio zjebało, tylko wtedy jeszcze... musieliśmy powtarzać po prostu. Bo nagrywaliśmy jeszcze raz, pamiętam to. No, potem następny to był 4,5, który wyszedł do połowy dosłownie, to ten wrzuciliśmy akurat, więc tak, on nie jest utracony. Było 4,5, a ostatnie właśnie 4 odcinki to był jeden wielki fail. Tak. Fail za failem. Wiesz, nie chcę nic mówić, ale właśnie tak, ten pierwszy, ten, który tam miał być odcinek, ten, który, w którym przeszliśmy dwie misje właśnie tam chyba, to jest około przedostatni, który podzieliliśmy właśnie i tam był, ja wywaliłem plik z dysku, to co mówiłem chyba wtedy, tak. Ja wywaliłem plik z dysku, tobie się footage skopał, Lechowi kamera siadła jeszcze i co jeszcze mogło pójść nie tak po prostu wtedy. No i właśnie, i te wcześniejsze nawet odcinki, cały czas komuś wypadała kamera, Lechowi, tobie też parę razy wypadła. Tak. Ja miałem problemy z synchronizacją i musiałem ręcznie to robić, więc mordy się rozjeżdżały za audio. Żeby było weselej, to generalnie jeszcze w tych trzech ostatnich odcinkach to mi coś z tą kamerką siadło i po prostu, nie wiem, z pierwszego, teraz jest z tego przedostatniego odcinka nagrało tylko 7 minut, zdaje się, dlatego pokaz slajdów potem jest. Dobrze, że Lechu wpadł na pomysł, żeby to rozdzielić potem i nagrać kolejny odcinek jeszcze, bo wtedy to w ogóle by była katastrofa. Tak, wtedy byłby Gambit do samego końca. Ostatni odcinek też powtarzaliśmy, bo chyba tylko minutę mi zarejestrowało i powtarzaliśmy dzień później i jeszcze był taki problem, że mi chyba zasilacz mi siadł jeszcze w ogóle kiedy to było w poniedziałek. Nie, to już po fakcie było, to już nagrałem. W poniedziałek siadł mi zasilacz i nie mogłem mixowi rzucić filmu w ogóle z tak, tego. Tak, dlatego właśnie ten ostatni odcinek się tak trochę spóźniał. No ale to właśnie coś, jest jakaś siła wyższa, która po prostu chyba nie chciała, żebyśmy ukończyli tego chyba. Nie, ja mówię, że ta gra jest przeklęta po prostu, naprawdę. Bo tyle faili cośmy mieli, myśmy byli tak przygotowani do każdego odcinka. Każdy z nas miał kamerkę, każdy z nas audio. Robiliśmy odliczanie przy nagrywaniu, żeby synchronizacja była idealna. I kurna, zawsze się coś zestało, po prostu. Zawsze się coś zjebało. Taka sytuacja, nie? Doświadczenia z nagrywania serii oczywiście nabraliśmy i przydadzą się na pewno w drugiej serii, gwarantuję. No, a jeszcze special będzie, pamiętaj. Tak jest, jeszcze będzie właśnie. Jeszcze special, ale nie zdradzimy co to będzie, bo to wiesz, nie? To musi być niespodzianka. Generalnie takie nasze wspomnienia z kurde nagrywania pierwszego sezonu Bandy Frajerów, jak męczyliśmy chujowo strzelankę od EA. Wiesz, tak nie chcę nic mówić, ale generalnie myśmy od kiedy nagrywali, od marca? O Jezu, no. No właśnie od marca. Ile odcinków? Odcinków czy w sumie
odcinków. 9 jeśli liczyć tak normalnie, a 8 jeśli liczyć moją numerację. No, czyli 9 odcinków, nie? Przez, no. Rodziło się w bólach, więc... W bólach chodzimy. I teraz wyobraźcie sobie, że każdy z tych odcinków ma średnio mniej więcej pół godziny. No. A i nagrywaliśmy to od marca, a w chwili obecnej jest już listopad. Połowa listopada. Ponad połowa listopada. Za połową listopada, no to... Także, o... Produkowanie było średnio szybkie. Tak. No, cykl produkcyjny właśnie został. Tak, jest dosyć właśnie powolny. Mało rygorystyczny system, wiesz, harmonogram mieliśmy narzucony. To też prawda, bo był okres taki, że myśmy przez 2 miesiące po prostu nikt z nas nie miał ochoty już do tego wracać, naprawdę. No, no było coś takiego. No, ale żeśmy w końcu spieli poślady, dorobiliśmy te ostatnie odcinki i... Nareszcie możemy zostawić Syndicate'a. Także Starbreeze, lubimy was, naprawdę. Znaczy, no ja was lubię, nie wiem jak reszta. Też lubię. Lubię was, Starbreeze, ale naprawdę, jak Boga kocham, postawcie się raz jej i nie róbcie w pośpiechu, dobra? No wiesz, postawcie się, dobra. Ja mogę demonstracyjnie na przykład zrobić, pokazać egzemplarz gry i na przykład rzucić nim, o. Ja nie mam pójdzie, żeby się zapowiedział. No ja mam w formie cyfrowej tylko, niestety, przykro. No. Także ja mogę najwyżej pokazać, jak kasuje Syndicator. Ja już wywaliłem. Ja też bym chętnie to pokazał, ale nie mogę, bo to zrobiłem. A ja jeszcze nie i właśnie inauguracyjnie. Cyk, kliknąłem, nie ma. Dobra. Nie ma. No. Feels good, man. No. Dobra. Czekajcie na special. Czekajcie na special. I do następnego sezonu. W następnym sezonie co będzie? Co będzie w następnym sezonie, jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy, ale coś Ale będzie coś ciekawego, tak. Naprawdę. Dobra, coś wymyślimy, nie? Całkiem możliwe, że to będzie kolejna chujowa gra, w którą żaden normalny człowiek nie powinien grać, a my będziemy się katować dla waszej przyjemności. Wolfszance, tak. Tak. Albo koop w System Shocka 2, to by było coś. To by było coś. No oj nie. No dobra. No to salutujemy was, że wytrzymaliście z nami. Dzięki, że oglądaliście pierwszy sezon Bandy Frajerów, tak. I no cóż, pozdrawiamy i tak dalej, nie? Pozdrawiamy, no to na razie.